moi kochani, oto jestem, nawet w ładnych okolicznościach, tym razem mi się udało. Mam trochę czasu na nagrywanie, więc postaram się nagrać sporo filmów, trzymajcie kciuki. A zacznę może na rozgrzewkę od filmu o perfumach, które mnie oczarowały od pierwszego wąchnięcia próbki, co się rzadko w sumie zdarza obecnie, na tyle, że udało mi się upolować też flakonik. Wy widzicie już po tytule, więc wiadomo, o co chodzi. Molinard Habanita, czyli Havana, tak? To są perfumy, o których usłyszałam gdzieś już parę razy, ale wiem, że Anecznik nagrywała filmik o nich jako perfumach czarownicy. I zgodzę się w 100%, są to perfumy czarownicy, tylko takiej, za którą sama się zresztą uważam, czyli takiej kobiety, która... jakby to powiedzieć, wiedźmy na przykład były postrzegane za kobiety, które wiedzą, czyli wiedźma ta, która wie. Nie za taką złą czarownicę z jakiegoś takiego filmu, no nie wiem, jak Maleficent, czy jakaś inna zła czarownica, która, albo ta od Jasiej Małgosi, co wsadza dzieciaki do pieca. Nie, to jest bardziej kobieta taka jak Kirkę z Odyseusza, która no, umie ważyć różne rzeczy, zna medyczne sposoby, sposoby na duszę, sposoby na ciało i tak dalej. Niestety w tym wypadku zapach Kirkę od Tiziany Terenzi mnie rozczarował, bo niestety oprócz tej jednej wspaniałej nuty tego owocu, co ona tam ma? Ona ma jakiś taki soczysty owoc w nutach głowy, to niestety potem jest dla mnie taka trochę bakaratowa, a wy jak wiecie, to ja bakarata no nie za bardzo i bakaratowego tego takiego aromatu nie lubię, więc miałam próbkę, odesłałam, bo nie sprzedałam po prostu dalej, bo no nie był to mój zapach, a spodziewałam się właśnie po Kirkę takiego zapachu właśnie takiej czarownicy, ale takiej mędrczyni, można coś takiego powiedzieć. Mędrczyni. Nie wiem, mędrzec jakoś lepiej się kojarzy. No i właśnie ta Habanita to jest zapach, który pasowałby do takiego opisu. To jest piękny, on jako drzewno-pudrowy jest opisany. I tu się zgodzę, jest tutaj puder, ale też nie jest za dużo pudru, tak jak w niektórych perfumach, o których wam też niedawno mówiłam, tam już było za dużo pudru w pudrze. I ten puder, faktycznie jest to taka pudrowa baza tych perfum, natomiast ja czuję też tu kwiaty i taką zagadkowość, bo to nie są dla mnie perfumy, które... spodziewałam się trochę czegoś innego po nich, a dostałam próbkę od jednej z was, bardzo dziękuję, w ogóle mam tyle próbek, podostawałam, jesteście wspaniali, najwięcej retro zapachu, więc będzie dużo odcinków o retro zapachach, tam też się w jednych perfumach zakochałam, w ogóle dużo mam miłości perfumeryjnych. Ale jeszcze bez flakonów, to jest wypadek z flakonem, więc dlatego tak na rozgrzewkę po długiej nieobecności chciałam o nich powiedzieć. I one właśnie są pudrowo-kwiatowe, ale mają w sobie taką tajemnicę. I ja myślę, że można to opisać tak, bo spodziewałam się właśnie, że to mogą być bardziej perfumy jak Hypnotic Poison, bo to były dla mnie wcześniej takie perfumy kojarzące się z Halloweenem i z takim okresem właśnie czarowniczym. Natomiast tamte są takie władcze bardziej, w sensie bardzo dominują nad otoczeniem. Natomiast Habanita jest trwałym zapachem, bo to trzeba przyznać, że czuję cały dzień na sobie, ale nie są takie bardzo mocno projektujące, mam wrażenie. Przynajmniej tak mi się wydaje. W sumie nie słyszałam żadnych komplementów ani antykomplementów na ich temat, ale są według mnie trochę złagodzone i to jest taki zapach, który jest ciekawy, wyczuwalny. Natomiast taka osoba, która wchodzi do pomieszczenia i pachniałaby Habanitą, dla mnie jakby nasuwa taką zagadkę na wstępie. Może nie nasuwa zagadkę, tylko jest to tak, że nie wiecie do końca, kim ta osoba jest. Jest taka owiana takim owalem tajemniczości. O, to chciałam powiedzieć. Więc ten zapach jest naprawdę bardzo urokliwy, bardzo ciekawy. W ogóle ta flaszka jest przepiękna, bardzo w moim stylu. Tutaj są właśnie takie kobiety, to mi się kojarzy właśnie z taką starożytną Grecją i również właśnie bardziej z tą Kirkę.
niż z Hawaną chyba. Jeśli tak nazwy mielibyśmy porównywać. Fajne takie matowe szkło i nawet ten mat nie jest taki, że palce się na nim nie odbijają, bo często takie matowe opakowania niestety są ładne, jak są idealnie wytarte, ale tak ten wydotykany przeze mnie nadal ładnie wygląda. Ciężkie, fajne szkło. Naprawdę cudny zapach. Teraz przeczytam Wam nuty jeszcze, żeby... Ja mam wrażenie, że jakbym go skądś już znała wcześniej, ale jakby jest to dla mnie nowość, ale coś też takiego... nowość, ale coś, co znałam. No dlatego to mówię Wam, to jest ta nuta tajemniczości, takie jakieś odległe wcielenie do mnie przemawia. No mówię Wam, naprawdę genialny zapach. Nuty głowy. Mastyx, geranium i petit grain. Petit grain ja tutaj w ogóle nie wyczuwam. Nuty serca. Gałka muszkatołowa, heliotrop, wetyveria, lang lang, cet, róża staif. Róże, owszem, czuję, jest taka delikatna doza róży, natomiast nie są to typowo różane perfumy, przynajmniej dla mnie. Mimoza i jaśmin. Nuty bazy, wanilia, bursztyn, drzewo sandałowe, mech dębowy, piżmo, paczula. Te nuty są takie typowo w starym stylu, jest ich dużo i według mnie, przynajmniej dla mojego nosa, w tych retro perfumach ciężko wyłapać poszczególne nuty. To są zapachy bardzo mocno wybudowane na połączeniu przeróżnych zapachów i tak właśnie odbieram wiele z zapachów retro, które mają... Teraz jest inna moda, teraz jest mniej nut i jakoś łatwiej je wyłapać i mój nos to daje radę. Tutaj nie jest, tak? Tu jest napisane, że te akurat zostały w 2012 wydane, ale wydaje mi się, że są to... Były tutaj drugie, Molinard Habanita, ale to nie wiem, czy to są... To jest jakiś stary zapach w 1921 roku, czyli pewnie pierwowzór, trochę inne nuty, natomiast to jest ta nowsza wersja. Może tamta była mocniejsza, ale nie wiem, czy one są w ogóle do dostania. Bo jest też inny flakonik, taki pociągły bardziej. Może to jest jakaś reformulacja, natomiast ta reformulacja też jest świetna, naprawdę... No nie znam tamtej, więc też ciężko mi porównywać, ale te są naprawdę fajne. Takie, no dla kobiety, która chce... jakby być zauważona, ale nie do końca poznana, tak bym powiedziała. No naprawdę, i wskoczyły te perfumy chyba obok Eldo Divine Enfant na moją dwójkę ulubionych zapachów razem z tamtym, bo zrobiły na mnie wrażenie od próbki, a to już dużo. Dajcie znać, czy znacie Habanitę, czy Wam się podoba, czy też nie i jaki był taki zapach, który na Was ostatnio wywołał takie wrażenie, że powąchaliście próbkę i już szukaliście flakonu, bo u mnie no przy obecnym stanie zapróbkowienia i świra perfumeryjnego to rzadko się to zdarza, bo są zapachy, które lubię, mam odlewki i na tych odlewkach chcę się zatrzymać, ale są takie, po które sięgam, po które chcę zdobyć butelkę. Ostatnio zrobiłam też wyprzedaż sporą perfum, też się powymieniałam, więc jest trochę nowych zapachów u mnie i też pozbyłam się takich, które były ok, ale ich nie używałam. Także to też jest dobre. Na wiosnę czuję już wolność wiosenną, także tak. Zachęcam do subskrypcji, jeżeli jesteście tutaj nowi, albo jeżeli mnie oglądacie, jeszcze nie zasubskrybowaliście. Jeżeli lubicie moje filmy, to też zachęcam do przyciśnięcia dzwoneczka, będziecie mieć powiadomienia. No i do komentowania, bo komentowania u mnie jest zawsze mało, a jest ono potrzebne dla jakiegokolwiek rozkręcenia kanału. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem, pa!